Funkcja f odwzorowuje zbiór x składający się z elementów 1, 4, 5, 7, 8 w zbiór y składający się z elementów 0, 3, 4, 6, 8 w taki sposób, że argumentowi 1 przyporządkowuje wartość 4, argumentowi 4 to są argumenty nasze, przyporządkowuje wartość 6, argumentowi 5 przyporządkowuje wartość 4, argumentowi 7 przyporządkowuje wartość 3 i argumentowi 8 przyporządkowuje wartość 0. Narysuj graf funkcji pod punkt A. Dobra, no to proszę bardzo, tu jest zbiór x, tak go podpiszmy. Elementy zbioru x to 1, 4, 5, 7, 8. Tutaj damy, ale brzydki zbiór. To będzie zbiór y, czyli zbiór wartości, przeciwdziedzina. No i wpisujemy odpowiednio 0, 3, 4, 6, 8. No i ten zapis oznacza tyle, że funkcja argumentowi 1 przyporządkowuje wartość 4, czyli z jedynki prowadzimy strzałkę do czwórki. Funkcja argumentowi 4, czyli elementowi 4 ze zbioru x, przyporządkowuje wartość 6. Prowadzimy sobie do szóstki strzałkę. Dalej, argumentowi 5 przyporządkowuje wartość 4. Może tak się zdarzyć. Argumentowi 7 przyporządkowuje wartość 3. I argumentowi 8 przyporządkowuje wartość 0. Na pytanie z podpunktu B odpowiemy nie. Dlatego, że jeden element w zbiorze Y nie został wybrany. I teraz tak. Zbiór Y nie pokrywa się dokładnie z przeciwdziedziną, bo przeciwdziedzina to wszystkie wartości, które zostały przyporządkowane. Czyli przeciwdziedziną tak naprawdę, z nim PD, byłyby elementy 0, 3, 4 i 6. A zbiór Y zawiera jeden element, który nie leży w przeciwdziedzinie. Jeżeli zbiór Y nie pokrywa się z przeciwdziedziną, to wtedy nie możemy powiedzieć, że funkcja f odwzorowuje zbiór X na zbiór Y.